robiła. Miał, nie? Miał. Się jedzie dalej. Dwie wygrane na koniec obozu jednego dnia. Lepiej chyba tego obozu w Obronkach nie mogliśmy zakończyć. No z pewnością. Bardzo, bardzo cieszymy się po to gra się w piłkę, żeby wygrywać. Dwa zwycięstwa dzisiaj. Różne momenty tego drugiego spotkania. Były dobre fragmenty, były momenty, gdzie trochę cierpiliśmy, ale summa summarum jesteśmy zadowoleni z całego zgrupowania i z dzisiejszego dnia zakończonego dwoma zwycięstwami. Trochę trener Rubiek. Moje drugie pytanie. Czy ogólnie sztab trenerski jest zadowolony z tego pierwszego zgrupowania, bo my dopiero się też i poznajemy i zaczynamy wprowadzać te elementy, które byście chcieli wprowadzić. To wszystko idzie w dobrą stronę? No z pewnością. Jesteśmy zadowoleni. Pewne rzeczy na bieżąco poprawiamy. My też poznajemy zawodników, poznajemy ich sposób gry, te rzeczy, które na boisku im bardziej pasują, te, które mniej. Staramy się wyciągać wnioski z każdego treningu, z każdej gry. Ciężko pracowaliśmy na tym zgrupowaniu. Cieszy przede wszystkim to, że mało urazów było, że dotrwaliśmy do końca bez poważniejszej kontuzji. Mam nadzieję, że ta ciężka praca zaowocuje już w pierwszym spotkaniu. Mamy dwa jeszcze pełne mikrocykle, które postaramy się, na pewno wykorzystamy maksymalnie, już zejdziemy z obciążeń i mam nadzieję, że będziemy optymalnie przygotowani do meczu z Wisłą. Patrząc na suche wyniki, no to na pewno cieszy, dwie wygrane, ale to są tylko sparingi i tutaj jakby wynik jest ważny, ale nie jest najważniejszy, bo gra też jest ważna i założenia, które przed meczem sobie założyliśmy, żeby je po prostu wykonać. Jak wiemy, trener przyszedł, jest nowym trenerem, jest z nami jeszcze w miarę krótko, jest paru nowych zawodników, także na pewno to musimy te taktyczne sprawy jeszcze się nauczyć i zgrać lepiej, ale no cieszą wygrane, to na pewno jest jakiś cel.
cel główny, jak się gra mecze, także to cieszy. Trener Janas powiedział, że trochę cierpieliśmy dzisiaj na boisku. Chyba czasem warto pocierpieć, żeby zagrać w końcówce tak jak dzisiaj. Przycisnęliśmy i uzyskaliśmy swoje. No fakt, dzisiaj ten mecz nie za dobrze weszliśmy. Parę błędów popełniliśmy, ale to jest normalne w tym okresie czasu. Krakowia dopiero przyjechała na obóz, my już z niego wyjeżdżamy, więc te obciążenia pewnie są troszeczkę inne. Ale nie chcę tutaj się skupiać na obciążeniach. Wygraliśmy mecz, pewnie analiza będzie. Parę akcji fajnych zrobiliśmy, które ćwiczymy na treningu. Trener wyciągnie na pewno z tego dobre rzeczy i te gorsze. Mamy jeszcze jeden sparing przed ligą, na pewno poprawimy to, co było złe, a będziemy powielać to, co było dobre.